Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz skazani. Za co muszą zapłacić? Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz, dziennikarze TVP. Zostali we wtorek 6 grudnia ukarani grzywną za zniesławienie psychoterapeutki i aktywistki Elżbiety Podleśnej na antenie Telewizji Polskiej. Sąd zasądził karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych za to, że dziennikarze na antenie podważali bezstronność i kompetencje zawodowe Elżbiety Podleśnej. Wszystko miało miejsce w programie w telewizji emitowanym na antenie TVP w lutym 2019 roku. Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz w programie sugerowali również, że Elżbieta Podleśna wykorzystuje prowadzoną przez siebie terapię do agitacji politycznej i namawia pacjentów do udziału w antyrządowych manifestacjach. Psychoterapeutka stała się szerzej rozpoznawalna po tym, jak zaczęła rozpowszechniać przeróbki obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w aureoli z kolorowej tęczy kojarzonej z LGBT. Mam wrażenie, iż ich pacjentów przyp. Redaktor przyprowadza na rozmaite eventy, zachowują się, jakby mieli pranie mózgu fachowo zrobione, mówili wówczas prowadzący. Wrażenie takie możemy odnosić, jeżeli jest to wykorzystywanie własnych umiejętności, tutaj de facto quasi lekarskich, do manipulowania ludzką psychiką. To ja myślę, że czekam cały czas na reakcję Towarzystwa Psychologicznego w takiej sprawie, głosili na antenie Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz. Dodatkowo dziennikarz wyrażał się o Elżbiecie Podleśnej herszt, a uczestników demonstracji nazwał jej podwładnymi i bojówkami. Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz skazani. Elżbieta Podleśna wytoczyła dziennikarzom proces, który początkowo został umorzony przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście. Jak podaje serwis OKO.press, we wrześniu 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił zażalenie psychoterapeutki i przekazał sprawę do rozpoznania przed Sądem Rejonowym. We wtorek, 6 grudnia 2022 roku, Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz zostali skazani na karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych za zniesławienie Elżbiety Podleśnej na antenie TVP. Oboje podczas procesu bronili się, że oceniając w taki sposób działalność aktywistki, korzystali z wolności mediów, informuje OKO.press. Tłumaczyli się także satyryczną formułą programu. Od tamtych wydarzeń minęły już 3 lata i naprawdę chciałabym się uwolnić od wysłuchiwania tych nieścisłości i obelg, powiedziała Elżbieta Podleśna w rozmowie z portalem OKO.press.